Jak zaangażować kadrę? Co zrobić, żeby kadra w firmie była zaangażowana w proces zmian? To jest pytanie ważne, bo ono jest decydujące od to, czy kadra jest zaangażowana, czy nie, jest w zasadzie decydujące dla powodzenia projektu. W naszym projekcie myśmy od początku starali się stworzyć społeczność zmian. Nazwaliśmy to społecznością zmian, a składała się ona właśnie z szefów wydziałów, z szefów komórek oraz z osób, które nazywaliśmy specjalistami. Nazwaliśmy tą grupę społecznością zmian. Na 200 osób pracujących w fabryce do tej społeczności wybraliśmy 50 osób. I z nimi właśnie pracowaliśmy. To, co się wydarzyło, to to, że na początku projektu staraliśmy się zdiagnozować, co jest przyczyną tego, że tak negatywne nastawienie, że występuje tak negatywne nastawienie do zmian. Były różne elementy tej diagnozy, ja nie chciałbym teraz o tym mówić. Natomiast generalnie można powiedzieć, że żeby kadra została zaangażowana, to, czego na pewno nie można zrobić, to nie można starać się działać na zasadzie poleceń. Tutaj musi zostać wytworzona grupa osób, która rzeczywiście chce coś zrobić. Ona musi być, trzeba ją zaktywizować. To, co myśmy zrobili na początku, robiliśmy nawet takie śmieszne rzeczy. Wśród osób, które były przyzwyczajone do takiego sterowania nakazowego, do słuchania tylko poleceń, zaczęliśmy proponować im zrobienie projektów, które będą wpasowywały się w to, co się dzieje w firmie, ale staraliśmy się, żeby to były ich projekty. W momencie, kiedy oni zrozumieli, że poprzez swoje działania, że poprzez swoją aktywność mogą coś zmienić, w tym momencie nastąpiło takie odblokowanie i ludzie, którzy dotychczas aktywnymi nie byli, zaczęli być aktywni. To też oczywiście jest związane z tym, że firma była w określonym momencie, że z gospodarki jeszcze takiej, która była troszeczkę w fazie no mało rynkowej, przechodziliśmy do fazy bardzo mocno rynkowej i w tym momencie należało zmienić sposób działania ludzi.